Dlaczego w lesie wycina się drzewa? Drzewa wycinamy po to, żeby po prostu mieć z czego robić różne artykuły, typu meble, papier toaletowy, który jest niezbędny i wiele innych rzeczy do ogródka, do tego. Wycinamy tylko tyle drzew, ile jest koniecznych. My nie robimy tego, nie wiem, dla przyjemności, dla jakichś, nie wiem, nieosiągalnych zysków. Tu, jak widzicie Państwo, żeśmy wycięli las 2 lata temu i w tej chwili sadzimy. I za 10 lat nie będzie śladu po tym, że tu był las wycięty. Już będzie taki młodnik, jak stoi tutaj obok. Także nie wiem, po prostu ludzie są niedoinformowani, jakoś źle odczytują intencje leśników, a przecież leśnicy nic złego nie robią. Tu mamy przykład ekipy, która przyjechała w ramach akcji któryś rok z rzędu i oni wsadzą, w tym roku sadzą w soczewce, w ubiegłym roku było to pod górze i sadzimy to raz dla przyjemności tych, którzy do nas przyjeżdżają, a dwa dla korzyści, żeby po prostu mieć przyszłe pokolenie lasu. Czy sadzone są dokładnie takie same drzewa, jakie zostały wycięte? Czasami robimy takie różne domieszki drzew liściastych celem wzbogacenia danego drzewostanu. Przedtem na przykład rosła tu prawie że lita sosna, a w tej chwili sadzimy jawor, brzozę, buka i dopiero sosnę, też jak gdyby w ostatniej kolejności. Czyli będzie to las mieszany bardziej? Czy takie lasy są trwalsze od sosnowych? Są cenniejsze. Są cenniejsze pod względem ekonomicznym, przyrodniczym i w ogóle no, są wręcz wskazane dla przyszłych pokoleń. No, sosna ma wiek rębności 100-120 lat, a dąb może rosnąć nawet do 150. Także no, tu jest różnica dosyć znaczna między 100 a 150 lat. Na podstawie czego prowadzone są takie wycinki drzew w lasach? Bo rozumiem, że nie wycinacie sobie Państwo od tak na przykład fragmentu, który akurat Wam przyjdzie do głowy. Nie, no absolutnie. Mamy tak zwany operat urządzania lasu. Jest to tak zwana święta księga leśników. To jest operat wydawany raz na 10 lat, w którym są zapisane wszelkie zabiegi gospodarcze, przyrodnicze, ochroniarskie, hodowlane. Wszystko to, co można zrobić w lesie zgodnie z przepisami. Także my tu sobie nie robimy jakichś nadzwyczajnych wycięć czy dewastacji lasu, bo no po prostu nas obliguje przepisy, obligują operat urządzania lasu. Pani dyrektor, skąd taka inicjatywa sadzenia drzew? Sadzenie weszło nam w krew, jest to akcja cykliczna. Po raz kolejny dołączamy się do akcji Lasów Państwowych, hashtag sadzimy. I tak jak poprzednio, jesteśmy tutaj na zaproszenie Nadleśnictwa Łąck koło Płocka. Sadzimy las w leśnictwie Soczewki. Jest to sosna, jak Państwo widzicie, która za kilka lat będzie młodnikiem, a za kilkadziesiąt będziemy podziwiać dojrzały, piękny las. Ile osób bierze udział w tym wydarzeniu i z jakich Waszych wydziałów, biur? Jest nas tutaj kilkadziesiąt osób. Jest to Biuro Ochrony Środowiska, tak jak wspomniałam, ale również są z nami zaprzyjaźnieni współpracownicy z Biura Gospodarki Wodno-Ściekowej i tak jak co roku realizujemy tę akcję. Sadzonych jest 14 tysięcy, powierzchnia 1,5 hektara, więc jak Państwo widzicie, ambitne wyzwanie przed nami. Ile czasu przewidujecie na posadzenie takiej ilości sadzonek? Mamy nadzieję, że wykonamy to zadanie bardzo sprawnie.